Dobrze. Pierwszy węzeł, tak? Tak, na pewno będzie tuż na linii. Nie wiem, po co tu jest chodnik. Szanuj. Pierwsza linia. Ogólnie za to rondo nie ma co żyć do zawracania, nie? Więc tutaj zrobię, że z tego pasa nie będą mieli możliwości tam zawrócenia. Albo i nie zrobię. Nie wiem, zobaczymy. Na razie robimy coś takiego. Tak, tu dajemy linię przerywaną. Tutaj dajemy linię przerywaną. Dodajemy linię ciągłą. Tutaj dajemy z tego pasu tylko zjazd w tamtą stronę. Ona musi być też ciągła. To będzie linia ciągła. I tak. To będzie linia na tej regule. Odtąd dotąd będzie linią ciągłą. I na tej regule odtąd dotąd będzie dalej przerywaną, nie? Odtąd dotąd nie będzie przerywaną. Tylko będzie linią ciągłą z przerywaną. No. No dobrze, tylko że linia. O, coś takiego musi być, nie? Żeby to dobrze współgrało, że ci tu sobie mogą przejechać, ale ci nie mogą tam wjechać. No, ogólnie przez cały czas powinna być linia ciągła. Teraz tak, co tu jeszcze powinno być? Jest dobrze? Nie, to w sumie nie jest dobrze. I ta linia będzie nie linią przerywaną, tylko linią ciągłą. Bo oni nie mają mieć wyboru. A ta linia będzie miała odtąd dotąd regułę, że ma być ciągła. Nie wiem, czemu one siaci żółte porobiły te ciągłe, no ale dobrze. To ma być ciągła z przerywaną, nie? I to tu wtedy można usunąć. I tu, że... Wiecie coś. I w sumie wtedy bez tej linii powinno być. Tak mi się wydaje, nie? Teraz wypełnienie. Odtąd dotąd będzie wypełnienie. Dobra, coś takiego damy. Taki szewronik. Teraz tak, tu mi się wszystko zgadza, tu mi się wszystko zgadza. To mi się też zgadza. Teraz nauczmy ludzi jeździć po rondzie, nie? Pierwsze skrzyżowanie, które zrobimy już w całości, stąd jedziecie tylko stąd, stąd możecie jechać tu.
Stąd możecie jechać tu i stąd możecie jechać tu, tak? Tak by się ładnie, pięknie zgadzało. I teraz oczywiście robimy dalej linię. Czy 5 minut siedzieliśmy nad tymi liniami? Kurczę. Ja coś czuję, że ta seria, jak wam się spodoba, to będzie długa. Długa zbudowania tych. Przede wszystkim dróg. Kurczę, miasta tak. Mutowe miasta, kurczę. Ale co ja tutaj teraz robiłem, nie? Ci muszą mieć możliwość najmniej. Co najmniej. W sumie tu mogła zostać droga jednopasmowa, wiecie? Jak teraz. A przetestujmy? A, linie mi już pokupił. Super. Tyle co ja się nad tymi liniami tu męczę. Tak. O, tak. Nie. Dobra, to zrobimy na razie coś takiego. W sumie to nie. Tego wypełnienia tu na pewno nie będzie przede wszystkim. Miejcie to tu. No w sumie z tamtej drogi wyjadę. No to po co mają mieć możliwość wjazdu z powrotem na tamtą drogę? Osłoń. Dodaj ciągła. Osłoń. W sumie tej linii to akurat nie musiałem usuwać. Ciągła. I dać tu będzie sobie szła ciągła linia. W sumie wtedy, to byśmy zrobili tak, to byśmy usunęli. Tego byśmy nie robili tak. Tego byśmy tu porobili tak. Ta linia będzie sobie szła ciągła. Okej. Coś takiego. Jakiś facet o imieniu Peter zdołał. Tu będzie szedł sobie szewron. Tu sobie zrobimy linię ciągłą. Zamiast 6 przeskoków na godzinę w premium można. Okej, teraz. Pomijaj utwory tyle razy, ile ci się podoba. Tu ładnie. Tego szewrona trzeba. Narobić nie w tę stronę. Dobra, taki szewron chyba może być. Jeszcze wymieniłem za innego, wiecie? Tu będzie taka droga, nie? Teraz to sobie zmienimy linię.
No właśnie, dużo tu się nie zmieniło. O to chodzi. Czemu jak to strzyło? Pasmowej zrobiłem dłuto. O i widzicie, ci tu mają swoją linię, ci tu mają swoją. Moim zdaniem wyszło. Nie idealnie. Nie idealnie. Dobra, jest, dobrze jest. Tu są trzy pasy. Uznajmy, że je tam bardzo dobrze widać. A nauczmy ludzi jeździć jeszcze tu po tym skrzyżowaniu. Swoją drogą wyjedziecie tu i wyjedziecie tu. O, dajcie coś. Dajcie pan prezydent wprowadza nowe zasady w poruszaniu się po drodze. Tu chyba nie wprowadzę zmian. Zostawimy to. Tu ciągła. O, oczywiście musi też być ciągła. No tam już jest ciągła. Teraz też, drodzy państwo, tu się trzeba bardzo dobrze zastanowić, bo tu jest linia ciągła. Tu jest linia... Nie no, w sumie tak to co nie może być. Ta ciągła tam będzie miała warunek. Drodzy państwo, to droga jeszcze też zostanie ten mały kawałek tu zmodernizowany, nie? No tutaj ładnie droga jest, jest. Okej. Okay. I się podoba ten mod. Zrobienie tej drogi, wiecie? W sumie to jeszcze raz nie wprowadzi żadnej zmian. To mi pozostaw tą linię ciągłą, tutaj przerywaną, tutaj przerywaną. Teraz to jest ta linia, dodamy regułę, tak, tu ma być ciągła. I tu ciągła z przerywaną. Tam to należy usunąć. I to dojść, że tak. Byk ideal. Teraz tak. Ta linia jest nieprzerywana, tylko ciągła. I ta linia trzeba jej dodać regułę, że odtąd dotąd ma nie być przerywana, tylko ma być ciągła. Tu odtąd dotąd. W sumie, czy ona tu musi być? Czy ten kawałek tej linii tu pozostawiamy, czy nie pozostawiamy? O, to jest pytanie. No dobra, nie będzie. Przerywane i to usuńmy pięknie. Dobra, pomału to rondo zaczyna nabierać kształtów. A my to zrobimy teraz. Wypełnienie pyk. Może nie linia, tylko szewron. Dajmy te dwa na mniejsze odstępy, dobrze. Tu nie ma przejazdu, tu są te linie. Wszystko pięknie, ładnie, nauczmy ich teraz jeździć po tym rondzie. Tu możecie jechać, tu. Ten trzeci pas
jest możliwością jazdy tu, żeby tu nawrócić, albo tu ewentualnie zawrócenia, tak? Mają taką możliwość. Ci tu już dalej nie mają gdzie wracać, więc wszystko tu jest jak najbardziej przemyślane. Okej, ci tu mają jechać i ci tu. To skrzyżowanie jest załatwione, teraz docieramy do cięższego skrzyżowania. Czyli do tego. Przede wszystkim tu będzie linia ciągła, nie? To jest wiadome. Tutaj też będzie linia ciągła. To też jest wiadome. Tu nie wiem, czemu tu mam jakąś linię dziwną. W połowie pasa. No dobrze jest sobie, nie? A, bo tu są parkingi. No w sumie zapomniałem, że przy tej drodze jest parking. No dobra, ten parking to mało istotna rzecz. Dobra, i dla tych jadących po tym pasie imprezka oznacza, że jadą tylko i wyłącznie do miasta. Żeby tu nie robić takiego łuku śmiesznego, to zrobimy, że tu jadą przez rondo, nie? Ci tu oczywiście mają opcję takowej jazdy. Tu aktualnie sobie puścimy taką linią. Aby to nabrało nam kształtów. Ci tu mają opcję takiej jazdy. Ale nie będą do tego zmuszeni w żadnym stopniu. Nie, bo ci nie mają być zmuszeni w żadnym stopniu do tego, nie? Nie, w sumie ci tam mogą wyjeżdżać. Ci mają ustawione, że nie mogą, nie? Dobra, nie będzie tego, nie? Linię chcę tworzyć, nie wypełnienie, panie. Co ja żem właśnie teraz robił? Popsułem drogę. Super. Tak, bo one tu będą dobre, nie? Ja, tylko też tu się popsuły. Okej. W sumie chociaż bym się chciał uprzeć, trochę inaczej powinna ta linia wyglądać w jednym miejscu. A mianowicie mowa jest o tej. Powinna być ciągła, z przerywaną właśnie taką. Bo ci ją mogą przejechać, a ci nie. Dobrze. Teraz przejdźmy tutaj. Tak, chcę je przewrócić. One tu są dobrze, nie? One tu są bardzo dobrze zrobione. Teraz tak, żeby to zrobić tego. Ja chciałem tu pociągnąć coś takiego. I teraz, no właśnie, mogę wykonać.
To wypełnienie marzenia w linie, co nie? Teraz tak, z tej do tej linii. Z tej linii, tak. No dam regułę. Tu odtąd dotąd masz ty być ciągła. I tu odtąd do tamtąd masz ty być jakoś. Nie, nie musisz być. Okej, tej tutaj tym bardziej nie będzie. Cofnij coś. Nie da się cofnąć, super. To ja żebym teraz zrobił. Okej, ale może chociaż... Dobrze, taki szewron chyba może być, nie? Dobra. Zostawmy ten fragment tej linii jako linia ciągła. Resztę można usunąć. Teraz tak. To jest ta linia. Dajmy regułę. Odtąd dotąd masz ty być na pewno ciągła. Widzimy to jeszcze mamy przerywane, podwójne ciągło, podwójne przerywana, ciągła z przerywaną. W sumie ciągła z przerywaną by mi tu pasowała, wiecie? Dobra, dodamy tą regułę. Tego miejsca do tego miejsca. Tu będzie ciągła z przerywaną. Na tej końcówki tam w żadnym wypadku być nie może. To musimy zrobić w taki sposób. Pięknie. Już jakoś to skrzyżowanie zaczyna wyglądać. To uwielbiam właśnie w Cidiska. Nie tyle co budowanie miasta, co łącze budowanie dróg. Dobra, tu zrobimy coś takiego jednak. Nie ma wjazdu na parking. Nie wiem już, która to była. Zróbmy tak. Jako ciągła. Tu damy po prostu wypełnienie. Jako wypełnienie, nie? Dobra. W sumie to tutaj siatka to. Nie, w sumie to nawet nie wiem, jak ja bym miał tą linię ustawić, wiecie? No to w teorii coś takiego. O, jeszcze pyk. O, jest ładnie, nie?
Drodzy Państwo, jest ładnie, jest pięknie. Tej to linii potrzeba. W sumie zmądrzałem. Na tej linii. Odtąd odjadłem tam. Nie mogę, serio. Dobra, na pewno to tu musi być jako ciągła. Teraz tak, nieźle to zrobiłem. Wy jedziecie tu. I ta linia musi być tak zrobiona, nie? No, coś takiego by tu musiało być. Mówię, wtedy to mogło być tu podciągnięte do samego końca, nie? Drodzy Państwo, zmieniamy. Teraz zrobimy pyk. Zmienimy sobie kąta linii na taki o. Trochę zmniejszymy odstęp. Teraz to zrobimy do tej reguły, odtąd dotąd. Masz być ciągła z przerywaną. Do tej reguły, odtąd dotąd. Masz nie być przerywana, tylko masz być ciągła. I do tej reguły, odtąd dotąd. Ciągła z przerywaną, nie? No. Tylko, że tu trzeba dać na tak i do tej też trzeba dać na tak. Teraz one tu się idealnie biorą. Tej linii tu nie potrzebuję w żadnym stopniu. Ta linia tu, co jest przeprowadzona, trzeba jej dodać regułę, że tu ma być linią ciągłą. I dodać regułę, że tu od tego ma być nią ciągłą, a to ma być ciągłą z przerywaną, nie? Okej. Coś takiego. Tylko, że tu mamy pewien problem, który się urodzi.